Od wyborów parlamentarnych minęły ponad 2 miesiące. Wówczas nie brakowało obietnic i zapewnień partii walczących o głos wyborców. Ci zdecydowali, że rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. 2 miesiące to niewiele czasu na spełnienie wyborczych obietnic. Mimo to społeczeństwo uważnie przygląda się działaniom rządu i czeka na pierwsze konkretne działania. Jednym z nich było wycofanie decyzji o przymusowym posyłaniu 6-latków do szkół. O powyborcze nastroje zapytaliśmy Policzan. Wie pani co, nie byłem za PiS-em i nie jestem do tej pory za nimi, także mam mieszane uczucia co do tej partii, nie? Wolałem ten, może jestem staroświecki, ale wolałem po prostu stare ugrupowanie, starego prezydenta i tak dalej. No w tym momencie zobaczymy, co się będzie działo. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo widzą państwo, co się tutaj dzieje w naszym kraju. Podchodzę sceptycznie do rządów zaczynających się przez PiS. Także nieraz partie inne obiecywały i nie dotrzymywały słowa. No ale zobaczymy, poczekamy, jak to będzie dalej. Wielu wyborców liczy na spełnienie obietnic, jaką jest 500 zł na dziecko. Na ten cel w budżecie musiałoby się znaleźć 22 miliardy złotych. Wszyscy obiecują, ale co z tego wynika, to chyba wszyscy wiemy, nie? Także niech sobie robią, co chcą, a wszystko czas pokaże. No nic więcej, no co tu ująć, ani dodać nie ma co, nie? Będziemy widzieli później. Albo będziemy mieli drugą Japonię. Albo Hiroshima. Trudno powiedzieć. No. Nie wiem, dzieci rosną, ale co ich, jaka przyszłość czeka, to też nie wiadomo, nie? Ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Nie wierzę. Nie wierzę w te obietnice. W ogóle sytuacja teraz w Polsce, w kraju naszym, pod wpływem nowej władzy tak drastycznie się zmienia, że ciężko jest wyrobić sobie tak szybko zdanie. Ale w obietnice być może krótkotrwale. Jest to opium dla ludu, jak na razie, dla mnie. Jedną z obietnic Prawa i Sprawiedliwości było obniżenie wieku emerytalnego i reforma systemu opieki nad ludźmi niesamodzielnymi i ciężko chorymi. Osoby po 75 roku życia miałyby otrzymywać leki za darmo. To jest moje zdanie, nie bierze żadne wyborcze, żadnej partii, jak do tej pory. Wszyscy mają tak samo, jak mieli. Każda partia ma to samo i dążą do celu, do swojego celu, żeby jak najbardziej sobie się wzbogacić, a reszta to jest pionki. Co są pionki? W swoim programie do realizacji w ciągu pierwszych 100 dni rządów Prawo i Sprawiedliwość ujęło także 15% podatek CIT dla przedsiębiorców, podniesienie minimalnej stawki płacy do 12 zł brutto i podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Przede wszystkim te walki są takie perfidne, że no, no koniec świata. Między sobą walczą, mało że walczą między sobą, to jeszcze oni mieli być, jak to się mówi, dla narodu, nie? 100 dni rządów upływa pod koniec lutego. Pozostało więc niewiele czasu. Czy uda się spełnić wszystkie wyborcze obietnice? Czas pokaże.